W ostatni weekend na kortach stadionu lekkoatletycznego odbył się pierwszy turniej singlowy Grand Prix 2017 w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Suwałk. W turnieju singlowym udział wzięło 15 zawodników, w tym 5 z Białegostoku, 4 z Ełku, 1 z Olecka i 5 z Suwałk. Wśród startujących znalazła się też jedna kobieta, reprezentantka gospodarzy, Maria Kuczyńska-Szlutzbacher. Każdy zawodnik ma zapewne 2 mecze, jeden jest w turnieju głównym, jeśli przegra, to też w turnieju pocieszenia. No i jeśli przegra, to już odpada z turnieju, tak? Tutaj mamy za chwilkę, tutaj na tym trzecim korcie zacznie się pierwszy półfinał, tam jest drugi na środkowym, a z tyłu na ostatnim jest turniej pocieszenia. No panowie walczą o trzecie miejsce. Zaskoczeniem była przegrana suwalskiego faworyta, wielokrotnego zwycięzcy i finalisty suwalskich turniejów, Adama Cąkały. Odpadł niestety w pierwszej rundzie już. Odpadł w pierwszej rundzie z Karolem Szymańskim, tak, czyli też naszym suwalskim tutaj dobrym zawodnikiem. No i walczy teraz w turnieju pocieszenia o to trzecie miejsce. Na razie wszystko wygrał. No i Karol też niestety przegrał i też gra od tyłu. Czyli suwalscy zawodnicy mają szansę jeszcze na trzecie miejsce. Natomiast no tutaj właśnie mamy jeden półfinał między zawodnikami z Białegostoku i tu będzie półfinał między zawodnikiem z Olecka i też z Białegostoku. W rezultacie Adam Cąkała zajął 3 miejsce ex aequo z białostoczaninem Pawłem Czepielem. Maria Kuczyńska-Szlutzbacher godnie reprezentowała płeć piękną, pokazując piękny, klasyczny tenis. Zaskoczeniem było zwycięstwo 17-letniego ełczanina Krzysztofa Jaskuły nad utytułowanym Łukaszem Nartowiczem. Rywalizacja odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Pogoda to jest taki trzeci przeciwnik, bo pierwszym to jesteśmy my sami, najczęściej zawodnicy, tak? Potem przeciwnik z zasiadki, a trzecim jest zawsze pogoda. Dla Aleksandry Krukowskiej turniej był zarazem debiutem sędziowskim. Jest ona pierwszą kobietą sędziującą zawody tenisowe w historii naszego miasta. Jak czuje się w nowej roli? Bardzo dobrze, obawiałam się, miałam stres, tak? Natomiast przebiegał turniej w bardzo miłej atmosferze. Nie było żadnych konfliktów na korcie, także wszystko jest jak najbardziej po myśli i bardzo, bardzo fajne doświadczenie, powiem. I chciałabym... Nie, absolutnie. Słuchają mnie zawodnicy. Aleksandra Krukowska obecnie jest najlepszą suwalską zawodniczką i instruktorką tenisa. W 2009 roku w rankingu zawodniczym stworzonym przez PZT była klasyfikowana jako 35. zawodniczka w Polsce do lat 16. Ja teraz gram amatorsko. Ostatnio udało się wygrać w Węgorzewie w kategorii męskiej debla z kolegą. Tak. No i to tak po prostu. Jestem zawodniczką i też instruktorką. Tak. Uczę też tutaj. Prowadzę szkółkę z OSIR-u letnią. Za tydzień ostatni już turniej z tego cyklu. Nagrody pieniężne przewidziano za 4 pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce 700 zł, drugie 600 zł, trzecie 400 i czwarte 200 zł.